Podróże na Saskiej. Podróże dzieci na Saski. Tak, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Już wiadomości. Informacje. Sejm do projektów nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym wróci jutro. Sąd we Francji nakazał firmie Uber zapłacenie 800 tysięcy euro grzywny. Wiemy, kto będzie sędzią niedzielnego spotkania Polska i Irlandia Północna. Sejm ma głosować jutro nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów ustaw PiS-u i PSL-u w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Trzeci projekt, zgłoszony przez Komitet Obrony Demokracji, trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Autorzy wszystkich projektów przekonują, że zakończą one wielomiesięczny spór wokół Trybunału w Polsce. Politycy Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i Rafał Trzaskowski ponowili apel do premier Beaty Szydło o przedstawienie szczegółów opinii Komisji Europejskiej na temat stanu praworządności w Polsce, a także kulisów rozmów z Komisją w tej sprawie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powtórzył, że opinia ta ma charakter poufny. 1/4 badanych twierdzi, że ich poglądy i interesy najlepiej reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Na Nowoczesną wskazało 14%, a na znajdującą się na trzecim miejscu Platformę Obywatelską 10%. Takie są wyniki najnowszego sondażu CBOS-u. Słuchasz informacji Tok FM. Sejm zajmuje się obywatelskim projektem dotyczącym wypłaty z budżetu państwa deputatu węglowego wszystkim emerytowanym górnikom. Według ich szacunków potrzeba na to około 300 milionów złotych rocznie. Grzegorz Kozioł. Prawo do bezpłatnego węgla pracownikom górnictwa, emerytom i rencistom górniczym przysługiwało od dawna w naturze lub w formie ekwiwalentu pieniężnego. Realizacja tego obowiązku oznaczała jednak wielomilionowe koszty dla spółek węglowych, dlatego wprowadziły one ograniczenie tego świadczenia. Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, uważa, że wypłaty deputatów powinny obciążać budżet państwa, a nie budżety spółek węglowych. Przede wszystkim problem dotyczy aktualnych emerytów, ponieważ jedni emeryci mają deputat węglowy, jedni mają zawieszony, jeszcze inni w ogóle nie mają, no i budzi to wiele kontrowersji wśród samych emerytów. Jest to niesprawiedliwe, naruszone są prawa nabyte. Deputat węglowy średnio wynosi 2-3 tony węgla rocznie. To oznacza maksymalnie nieco powyżej 1500 zł. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Tok FM. Francuski sąd skazał firmę Uber na 800 tysięcy euro grzywny za prowadzenie nielegalnych operacji taksówkowych. Dwaj wysokiej rangi menedżerowie Ubera mają zapłacić kolejne 20 i 30 tysięcy euro, podała agencja AFP. Sąd nie przychylił się do wniosków prokuratora, który chciał całkowitego zakazu działalności Ubera we Francji. Chciał także grzywny w wysokości 1,5 miliona euro. Firma ogłosiła już, że wniesie apelację. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. Znamy nazwisko sędziego niedzielnego spotkania Polska-Irlandia Północna. Mecz w Nicei poprowadzi Ovidiu Hategan. To 35-letni Rumun, który został wpisany na listę FIFA w 2008 roku. Od tego czasu zdążył poprowadzić mecze wszystkich europejskich pucharów, choć nigdy nie gwizdał spotkania z udziałem polskiego klubu czy też naszej seniorskiej reprezentacji. Hategan nie sędziował też jeszcze meczów na turniejach finałowych. Był jednak wyznaczany na starcia eliminacyjne do Euro 2012, Mistrzostw Świata 2014 oraz Euro 2016. Tymczasem polscy piłkarze w swojej bazie we francuskim La Bolle razem z trenerem Adamem Nawałką pracują nad kondycją oraz taktyką. Przygotowanie fizyczne to jednak nie wszystko, przekonuje psycholog sportu Paweł Habrat. Zdaniem eksperta piłkarze także muszą być gotowi mentalnie do udziału w tak dużej imprezie. Trzeba pamiętać, że mistrzostwa to olbrzymie zainteresowanie mediów, to olbrzymia też presja ze strony kibiców. My zawsze proponujemy koncentrację na sobie. Jest to oczywiście z jednej strony slogan, ale można go rozumieć jako skoncentrowanie się na dwóch rzeczach, na które mamy wpływ, czyli na swoich myślach, na tym, co człowiek myśli i na tym, jak się zachowuje. Te dwie rzeczy kontrolujemy, natomiast cała rzecz, która dotyczy komentarzy, które pojawiają się tuż przed meczem, oczekiwań, myśli, które są związane z przewidywaniem tego, jak będzie, to są rzeczy, no, których nie kontrolujemy. Mówi Paweł Habrat, który pracował z reprezentacją Polski podczas Euro 4 lata temu. Natomiast w La Bolle jest już specjalny wysłannik Tok FM na Euro, Marcin Krzemiński. Jego relacje będą regularnie pojawiać się na naszej antenie w najbliższych tygodniach. Rafa Nadal nie zagra w najbliższej
edycji słynnego Wimbledonu. Hiszpan nie wystąpi w londyńskim turnieju, ponieważ wciąż ma problemy z lewym nadgarstkiem. Ta kontuzja sprawiła, że niedawno wycofał się z innej wielkoszlemowej imprezy na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Doświadczony pomocnik zostaje w Manchesterze United. Michael Carrick podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2016-17. Tym samym José Mourinho zdecydował się zmienić decyzję poprzedniego trenera Czerwonych Diabłów, Luisa Van Hala, który kazał Anglikowi szukać nowego klubu. Edwald Halden po sprinterskim finiszu wygrał czwarty etap Kryterium du Dauphin. Michał Kwiatkowski oraz pozostali Polacy tym razem nie włączyli się do walki o zwycięstwo. Liderem wyścigu pozostał Hiszpan Alberto Contador, który o 6 sekund wyprzedza Richiego Porte oraz o 13 Christophera Froome'a. Pogoda. W piątek na przemian chmury i słońce, możliwy przelotny deszcz, na południu i wschodzie także burze, którym może towarzyszyć gradobicie. Na termometrach jutro od 16 stopni nad morzem do 22 w centrum i na Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.